Witamy Gołębie Bolka, Elbląg. Słaba pogoda. Wieje, pada deszcz, ale gonimy po pracy. Jeszcze siedzi parę leniuchów, tych żałobników łapciatych, rozpierzone. Nie chce im się za bardzo chodzić. To jeszcze też tak się nie zgrywają do końca, bo to jeszcze mocno rozpierzone. Ale powoli je wyrobimy. Będziemy powoli wywozili te wszystkie kuczki, bo będziemy puszczali na lot. Z Andrzejem przybyje się większy lot. Nie wiem, mówili coś koło 800 sztuk ma być puszczone. Także tu Wolka będzie puszczonych też ze 140. Tylko mamy do przepuszczenia jeszcze dużo tych młodych. Jeszcze widać, one jeszcze chodzą trochę osobne, porozwalane. W locie z modrzewiny brakuje jeszcze 4 gołębi. Jednego mi wczoraj Andrzej przywiózł. Tam wziął od sąsiada. Miały trochę dłuższą przeprawę, jednak było im ciężko iść. Ale dają radę. Dzisiaj silnie też wieje, pada. Deszcz, ale przegonię je trochę. Niech sobie polatają. Trochę się rozwalają. To jednak z tych rozpierzonych jeszcze żałobniki denerwują, tam jeszcze siedzi 2, 4, 6, 7, 8 na sklepie, ale żałobniki obdziały na te właśnie słabo. Są jeszcze spierzone i nie chcą chodzić, ale to chyba to tak nie chowały, to je powywala. Żałobniki też jeszcze pierzeją. Dużo pierzenia, trochę za późne te mutki. Tu są 20 kilka młodych żałobników. Po tych 9 parach co tutaj siedzi. 7 parę. Widać dobrze. Mocny wiatr, już zaczynają gdzie tutaj powoli siadać. Tu jeszcze chodzę. Siadają tam na ten. Będę w sobotę podepuszczał te wszystkie młode, to już wtedy nagram z puszczania film. Dzisiaj już pierwszy raz w Budapeszcie goniłem rano przed pracą, to już jastrząbek przeleciał, trochę przeatakował. Już teraz się zacznie powoli. Silny wiatr, trochę je ściąga, jeszcze się rozwalają.
zacząć za 2 tygodnie. Porzucają ten pióra. Tam sąsiad Janek widać goni. Nie wiem czy widać. Podgonił. Janka, latają pana Janka. Trzeba też podganiać. O, tam widać. Janek też będzie puszczał. Oni sobie chodzą. Oni zaczną chodzić dużo lepiej. Gubią pióra do końca, to ich tutaj nie będzie, bo to w tamtym roku to tylko było parę kółek i zaraz odejście. No i w tym roku też tak na pewno będzie. Tylko trochę dałem za późno siedzieć, jest tych dużych, dużo mutków niespierzonych i dlatego tak zaczynają i te szparują. Ale to dostaną sobie trochę ognia, to ruszą. Teraz jeszcze o porozpierzane, tak sobie świrują. Tam goni Janek, widać. Dziękuję za oglądanie, za subskrypcję. Będziemy nagrywać, jak będzie czas, coraz więcej, bo teraz jeszcze tej pracy trochę jest, później przyjdzie czas. Nie przyjdzie czas, trochę będzie wolnego. Już późno mi się, nie ma, jak się ochłodzi, nie będziemy kładli pod bruków. To będę więcej miał czasu, będę więcej filmików nagrywał. No i wtedy będzie więcej wyłożenia, przepuszczania, bo będzie więcej czasu. Także dziękuję panowie za oglądanie, za subskrypcję. Do zobaczenia, pozdrowienia.